Ze mną jest oczywiście mój kot Puchcio, który tam z tyłu leży. I dzisiaj będziemy recenzować tą oto książkę o powstaniu warszawskim. O nazwie Mały Powstaniec napisał ją Szymon Sławiński. Ta książka jest o powstaniu warszawskim. Przejdźmy już do opowieści. Tymoteusza, czyli głównego bohatera, zaskoczyło powstanie, gdy strząsał papierówki po prostu z drzewa. 3 dni po wybuchu powstania Tymoteusz został raniony przez Niemców 2 kulami. Tymoteusz też ze swoim plutonem stawili się do przejścia w kanałach. Chciałbym powiedzieć, jak to przejście w kanałach było nieprzyjemne. Oni wtedy się nazywali szczury kanałowe, jak przechodzili. No bo przecież szczury chodzą w kanałach. Przechodzili przez cuchnące ścieki, gdzie wszystkie odchody i inne rzeczy z miasta wpływały. Ba, nie mogli rozmawiać ani palić lampek. Też musieli patrzeć pod nogi, żeby się o nic nie potknąć. Chyba taka kąpiel w ściekach nie jest przyjemna. W kanałach najczęściej używano na straży karabinów Sten MK2. To te karabiny. I tutaj są podane latarki, które tylko przewodnik mógł zapalić. I teraz już wyjdziemy z tej nieprzyjemnej opowieści i opowiem wam o cudzie na ulicy Krasińskiego, gdy krowa albo szafa, tak się nazywały pociski, które taki odgłos wydawały jak krowa albo szafa, trafił jeden z nich w dom profesora, który był niepełnosprawny i widać tutaj jest namalowany. Z przerażenia wyskoczył przez okno, obiegł 2 razy ten dom, a przecież nie mógł chodzić. No to teraz wam już opowiem ciekawostkę, czyli jeden granat trafił się na 2 powstańców, jeden pistolet trafił się na 5 powstańców, karabin maszynowy lekki trafiał się na 25 powstańców, a ciężki karabin maszynowy trafił się na 1000 powstańców. Więc polecam do czytania tej książki, kupujcie ją, wypożyczajcie. Osobiście mi się bardzo podobała. Polecam Mieszko Michalak. I teraz się z wami żegnam, pa!